Hej, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Przychodzę do Was z projektem Danko. Mam tutaj naprawdę całą masę tych produktów, także jeśli jesteście ciekawi, co zużyłam przez te ostatnie miesiące i co się u mnie sprawdziło, to zapraszam Was do oglądania. Na początku zacznę od takich kosmetyków typowo do mycia ciała pielęgnacyjnych, dlatego że tutaj ich trochę mam, a chciałabym dalej przejść szybko do rzeczy. Jako pierwszy to jest żel do mycia ciała z Avon, jest to Aloha Monoi. Bardzo fajny zapach, taki trochę słodki, trochę kokosowy, bo tutaj właśnie mamy kokos i jakieś tam kwiaty. Także taki troszeczkę słodkawy, taki bardzo letni, bardzo taki wiosenny, taki właśnie kojarzący się z takimi ciepłymi klimatami, także na tą porę roku jak najbardziej. A tutaj mam znowu płyn do kąpieli, też z Avonu, i jest to taki dosyć ciekawy zapach, bo tutaj jest biała brzoskwinia i wanilia z olejem makadamia. I to jest taki zapach właśnie troszeczkę, ja bym powiedziała, jakbym nie przeczytała, że to jest brzoskwinia, to bardziej bym powiedziała, że to jest jakaś mandarynka, bo on tak trochę bardziej przez tą wanilię podbija mi taki zapach na taką właśnie pomarańczę mandarynkę. Ale ja bardzo lubię te płyny do kąpieli sobie używać. Czasami też używam jako mydło w płynie. Jak mi się gdzieś tam skończy, a potrzebuję do dozownika nalać, to też tego używam. Bardzo fajny taki dosyć. Te zapachy są takie dosyć intensywne. One też się fajnie utrzymują troszkę później dłużej, także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mam produkt, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył i gorąco Wam polecam ten produkt. Jest to Ekoreceptura by Stara Mydlarnia Sandalwood. Jest to puder do kąpieli, do skóry suchej z olejem, nie, z masłem makadamia, masłem kakaowym, olejem ze słodkich migdałów, olejem awokado i olejem makadamia. I to jest, w ogóle zapach ma bardzo fajny, bo on jest taki, powiedziałabym, że orientalny, bardzo przyjemny ten zapach. Nie jest on taki jakiś duszący, nieprzyjemny, nie, nie, nie. To jest taki przyjemny, orientalny zapach. On ma nam nawilżać skórę. My po wpuszczeniu tego pudru do kąpieli mamy wychodzić z kąpieli nawilżeni. I faktycznie tak jest. Skóra jest zupełnie inna po kąpieli w tym pudrze niż tak normalnie. Ja faktycznie w tym okresie takim grzewczym mam problem z tym, żeby nawilżyć moją skórę, a ten mi zdecydowanie bardziej pomógł, bo ja wychodząc z kąpieli miałam takie poczucie, że ta skóra jest już nawilżona, jakbym nakładała balsam, i później właśnie nie miałam takich problemów z przesuszaniem się skóry, także bardzo gorąco Wam polecam. Kolejny kosmetyk, który mam właśnie do kąpieli, to będzie też ze starej mydlarni, jest to żel pod prysznic, jest to Fresh Morning seria, to jest taka seria zimowa. To jest taki, trochę bym powiedziała, zapach unisex, bo on jest taki delikatny, ale jest taką, ma trochę nutę męskich perfum, więc zarówno panie, jak i panowie mogą sobie tego używać. No i cóż Wam mogę więcej o żelu powiedzieć? No, sprawdzał się do mycia ciała. Zapach miał naprawdę przyjemny. Zużyłam też balsam do ciała z marki Dove. Jest to seria Glowing Ritual z kwiatem lotosu i mlekiem ryżowym do wszystkich typów skóry. Był to taki spoko balsam. Nawilżał tą skórę, sprawdzał się dobrze, ale faktycznie do takich jakichś mocno przesuszonych miejsc czy coś takiego, to trzeba było takiej mocniejszego produktu użyć, ale taki do po prostu codziennego nawilżenia skóry sprawdzał się naprawdę fajnie. Tylko on miał taki dosyć dziwny zapach, bo ten zapach jest taki trochę typowy jak kosmetyki Dove, ale jest tutaj tak po powąchaniu wyczuwalna trochę nuta kwiatowa, ale z drugiej strony trochę mi zajeżdża takim, taką starością. To jest taki trochę zapach, taki jak macie stare jakieś mieszkania, domy, czy nie wiem, jakieś stare książki, to jest taki inny zapach. To mi właśnie trochę tak pachnie, więc nie wiem, co tam jest dodatkowo, ale dosyć dziwne to było.
Następnie zużyłam też lakier do włosów, który był u mnie chyba ze 4 lata. Ja lakieru generalnie nie używam do włosów, nawet jak sobie robię, nie wiem, jakieś loki czy coś, to raczej nie utrwalam, chyba że się wybieram na jakieś, nie wiem, wesele czy coś w tym stylu, bo na takie zwykłe imprezy też tego nie używam. Nie używam tego kosmetyku po pierwsze dlatego, że moja skóra głowy nie lubi się z takimi kosmetykami i później cierpi z tego powodu, więc też staram się jak najmniej używać takich preparatów. Czasami też jak mam kucyka, zwiążę sobie włosy i tak mi bardzo odstają te włosy, a wiem, że muszę mieć przez cały dzień te włosy, powiedzmy, ulizane, no to wtedy też użyję tego lakieru, ale tak to staram się lakieru nie używać. Także u mnie, jak kupię sobie takie opakowanie, to u mnie to jest na lata produkt. Następny produkt jest to produkt, który Wam bardzo gorąco polecam. Jest to płyn micelarny z Lidla. To jest ta marka Cien. Jest to skóra do skóry suchej i wrażliwej. Jest to taki łagodzący produkt. Bardzo dobrze się u mnie sprawdził. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest na plus, bo miałam wcześniej produkt taki sam z Biedronki, z tej serii Be Beauty, i tamten niestety, ale nie byłam z niego zadowolona, a kupowałam go dwukrotnie i dalej utwierdziłam się w przekonaniu, że to nie jest produkt dla mnie, natomiast do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Także jeśli zastanawialiście się, czy ten produkt może się sprawdzić, to jak najbardziej ja go polecam. A jeszcze dodam Wam, że ja mam tą taką strefę wokół oczu, mam wrażliwą, dodatkowo noszę soczewki kontaktowe, więc to też jest taki dodatkowy plus, jeśli chodzi o i dodatkowy test, jeśli chodzi o te produkty do zmywania makijażu. Następny produkt, jak już jesteśmy przy Biedronce i przy Lidlu, to pokażę Wam znowu produkt z Biedronki, który Wam polecam. Jest to żel micelarny do mycia twarzy, do skóry normalnej i to jest już, nie wiem, które moje opakowanie. Używam non-stop. Praktycznie za każdym razem kupuję ten sam produkt. Jak jestem w Biedronce, bardzo fajnie się sprawdza. On tą skórę faktycznie oczyszcza. Nie wysusza mi tej skóry, nie czuję żadnego ściągnięcia po używaniu tego produktu. Dodatkowo nie powstają mi jakieś dodatkowe zanieczyszczenia na buzi, czy mnie ten produkt na przykład by zapchał. Nie, absolutnie nic się takiego nie dzieje. Także ja Wam gorąco, gorąco polecam ten kosmetyk z Biedronki tym razem. Następnie produkt z Avonu. Jest to takie serum nawilżające na końcówki z olejem arganowym i kokosowym, czy z kokosem. Ja go też miałam bardzo długo, nie wiem, z rok, 2 lata, bo to jest, wiecie, taka konsystencja oleista i go się nakłada tylko i wyłącznie na same końcówki i też bardzo małą ilość, bo później, jeśli nałożymy za dużo, to się takie strąki robią. Z takimi produktami to jest tak, że jak się je używa, to teoretycznie one nic nie robią, ale znowu jak ich się nie używa, to te włosy się niszczą, więc ja wychodzę z tego założenia, że nawet jeśli teoretycznie nie widzę różnicy, to on zawsze troszeczkę nam te włosy pomaga im po prostu lepiej trzymać się właśnie na tych końcach, żeby się tak szybko nie łamały. Niemniej jednak pamiętam, kiedyś nie używałam takich produktów do włosów, do końcówek, tych wszystkich olei i tak dalej. No i moje włosy się dosyć mocno wykruszały tutaj na końcach i miałam takie połowę mniej włosów niż powinnam mieć, także jednak używam tych produktów. Teraz przejdziemy do szamponu. Jest to szampon Eveline, mój ulubiony w tym momencie szampon do włosów. Używam już od dosyć długiego czasu i sprawdza się chyba ze wszystkich pielęgnacji, które stosowałam do włosów najlepiej. Jest to szampon z Eveline, seria I'm Bio. Jest to szampon nawilżający z olejem z nasion kanopi, aloesem, proteinami pszenicy do skóry suchej i wrażliwej, do suchej i wrażliwej skóry głowy. I dodatkowo jeszcze tutaj mam oczyszczający peeling do skóry głowy z kwasami AHA, białą glinką, aloe vera, naturalnymi drobinkami peelingującymi z Morelli, odpowiedni nawet dla wrażliwej skóry głowy, czyli taką, którą ja posiadam. Te duo
tworzy w tym momencie dla mnie idealną pielęgnację. Ten peeling używam tak średnio raz w tygodniu, raz na 1,5 tygodnia. Nie staram się go używać zbyt często, aby też moja skóra głowy nie przyzwyczajała się do takiej pielęgnacji zbyt mocno, tylko właśnie tak raz na jakiś czas, żeby jej przypomnieć, że coś tam się dzieje i coś tam robimy. Ten szampon też nie używam go non-stop, dlatego że jak mi się skończy butelka, to wtedy używam innego szamponu, oczywiście też dostosowanego do suchej skóry, wrażliwej skóry głowy, ale nie staram się, znaczy, ale staram się, żeby nie używać non-stop tego jednego, tego samego szamponu, tylko żeby chwilę była przerwy, żeby moja skóra głowy nie przyzwyczaiła się na tyle do niego, żeby później ten produkt nie działał. Także staram się robić takie delikatne przerwy pomiędzy używaniem tego szamponu. Teraz przejdziemy do perfum, bo widzę, że mam tutaj dwa, a może i nawet więcej. Trzy opakowania, także pokażę Wam za jednym zamachem. Na początek pokażę Wam, to są perfumy Calvin Klein Into You dla niej. To jest taki delikatny, odświeżający, taki na wiosnę, na lato zapach. On jest taki właśnie bardzo taki leciutki, fajny jest, ale to jest woda toaletowa i on nie jest, te perfumy nie są takie mocno trwałe. One nam się szybko ulatniają i jak ktoś potrzebuje i chce mieć perfumy, które u niego się super długo trzymają, to nie będzie to. Ale jeśli szukasz takiego zapachu, który jest fajny i chcesz sobie ten proces raz na jakiś czas powtórzyć, to jak najbardziej polecam. One też nie są drogie. Bardzo często można je dostać na dobrych promocjach, a tu ja mam, chyba to jest 150 ml. Tak, to jest 150 ml i można je wyrwać naprawdę, nie wiem, za 90 zł. Gdzieś tam w Rossmanie, w Hebei, w tych różnych. Także naprawdę stosunek ceny do jakości na promocji jest jak najbardziej na plus. I tutaj mam jeszcze Wam do pokazania takie małe perfumy Viva La Vita z Avonu. To jest 30 ml, to są takie perfumy, które ja kupuję, żeby sobie wrzucić do torebki, żeby mieć zawsze przy sobie. Bardzo lubię ten zapach używać właśnie w okresie takim wiosenno-letnim. To jest taki troszeczkę pudrowy zapach, ale taki kwiatowy. Bardzo przyjemny taki. Trochę mi się on kojarzy z takim świeżym praniem i lubię go bardzo, bardzo używać i bardzo szybko go zużywam. I jeszcze jedne, które mam, to jest Encanto Gorgeous, ale nie wiem, czy to jest woda toaletowa, czy co, bo nie mam tutaj tej naklejki, widocznie musiała mi gdzieś odpaść. I to już jest taki zapach, który ja używałam zimą. On jest taki ciężki, taki mocny, ale piękny jest ten zapach. Ta złota seria, no po prostu jest prześliczny. Uwielbiam go i jak się będzie już jesień zaczynała, to go sobie na pewno kupię, bo jest po prostu cudowny. Zużyłam też kulkę pod pachy z Dove. Jest to ta oryginalna wersja, jakby ta klasyczna. U mnie się najlepiej sprawdza. Więc po prostu zużywam i kupuję nową, zużywam i kupuję nową. Także teraz też mam tą samą. Także tutaj nuda, nic się ciekawego nie dzieje. Kremy do twarzy. Mam krem z Taupy. Zużyłam ten krem. Wcześniej miałam przed tym odżywiającym, miałam nawilżający. Z tamtego byłam super zadowolona. Ten tak trochę średnio. Jakby za mało mi nawilżał tą skórę. Trochę czułam taki, czegoś jej brakowało. Także on był taki okej, ale to nie było to. Także na pewno drugi raz po niego nie sięgnę, bo to nie było dla mnie. No i tutaj mam też krem pod oczy, Flossleg, odżywczy krem pod oczy. Sprawdzał się fajnie. Duże w ogóle opakowanie, znaczy 15 ml, ale naprawdę na bardzo długo mi starczył ten krem pod oczy. Taki fajny, przyjemny był ten kremik, taki leciutki, bardzo leciutki. Także jeśli ktoś potrzebuje takiego super
treściwego kremu pod oczy, to ten nie, bo ja też myślałam, że odżywczy to będzie taki, wiecie, bardziej treściwy, taki, jak to się mówi, taki mięsisty, ale nie, ale on był właśnie taki delikatny, więc też teraz używam czegoś innego i chyba nie znalazłam jeszcze. Znaczy, miałam taki krem z pod oczy, który naprawdę bardzo lubiłam, i on był taki trochę właśnie tą konsystencję miał taką treściwszą i też był taki troszeczkę tłustszy. I on fajnie się zachowywał właśnie pod oczami, bardzo go lubiłam. I to był krem pod oczy z Avonu, ale go nie ma już bardzo długo, także kolejny raz produkt, który uwielbiałam, został wycofany i nie jest do dostania, także no muszę szukać czegoś innego. Widzę, że tutaj mam jakieś produkty do paznokci. Dwie odżywki. Jest to odżywka 7 w jednym i odżywka, jak to się mówi, utwardzająca płytkę. To są odżywki, które ja namiętnie używam kiedyś tej. Ta to w ogóle teraz już jest zgęstniała mi, bo jej długo nie używałam i muszę ją wyrzucić. A tutaj właśnie mam tą drugą odżywkę. Jest to ta odżywka 7 w jednym, którą używam stale na paznokcie. Bardzo fajnie się sprawdza. Ona też te paznokcie wzmacnia. Dodatkowo daje taką fajną mleczną trochę poświatę. Dzisiaj też mam jedną warstwę na paznokciach, ale to nie wygląda dobrze, bo mam zdjęte hybrydy i po prostu tak na szybko mam pomalowane, bo będę niedługo miała kolejne robione. Także na to nie patrzmy, ale odżywka jest naprawdę bardzo fajna. Teraz jeszcze tutaj mamy z pielęgnacji Dr. Santé, jest to olej kokosowy, krem do rąk, nawilżenie, tak, nawilżenie, olej kokosowy. Wygląda ten krem tak, naprawdę bardzo przyjemny ten krem, ładny zapach, bardzo mi się podobał. Czuć tak delikatnie tego kokosa. Tylko te produkty to są, one mają taką dziwną konsystencję, bo one są, jak się je na początku nakłada, to ma się wrażenie, że one są takie mega lekkie, ale potem one są takie właśnie, jakbyśmy się olejem wysmarowali, ale za chwilę on się szybko wchłania, także bardzo ciekawa jest ta konsystencja i formuła, ale jest to produkt, który mogę używać, bo się ręce nie lepią. A ja nie lubię produktów, które się właśnie kleją, lepią, także ten tego nie robi, więc może być. I tutaj zostało mi kilka produktów takich do twarzy z pielęgnacyjnych. To jeszcze tylko to, a dwie pomadki nawilżające do ust. Jedna to była firma Bevola, a to jest Herbapol i ładnie pachniała, ale jeśli chodzi o nawilżenie, to wszystkie te takie zwykłe nawilżające teoretycznie pomadki w momencie, kiedy ja mam przesuszone usta, to one mogę tonami po prostu na te usta nakładać i one mi kompletnie praktycznie nic nie robią. Jedyne z takich tych wszystkich pomadek, która się faktycznie u mnie sprawdza i z której jestem zadowolona, to jest Nivea. Nivea u mnie się zawsze sprawdza, także zawsze do niej potem wracam. Anna kupuje sobie takich, nałożywam się i nadenerwuję, a potem i tak kupuję Nivea, więc. No cóż, zużyłam ten bezbarwny taki żel do brwi, który mam. To jest teoretycznie maskara i do brwi i do rzęs. Bardzo fajny. Dla mnie jest wystarczający ten produkt, także ja kupiłam sobie kolejne opakowanie. Zużyłam też tusz do rzęs z takich nowości z Avonu. Jest to Legendary Length i jest to maskara, która ma nam właśnie wydłużać. Bardzo fajna ta jest maskara, nie powiem, że nie. Ma taką silikonową małą szczoteczkę. Przede wszystkim nie odbija mi się i nie osypuje. No wiadomo, już tam pod koniec, ale to już takie resztki były, no to samo z siebie się sypało. Ale tak to mi się nie odbijało, nie osypywało, także polecam Wam tą maskarę. Tutaj mam też
ogryzki konturówek. Są to konturówki z Avonu, a właściwie były to konturówki z Avonu z serii Proline. Tej serii nie ma w Avonie znowu. A te dwa kolory były przepiękne, no po prostu były cudowne. Uwielbiałam te konturówki. Zamawiałam te konturówki cały czas, no ale niestety Avon musiał znowu się pozbyć fajnych produktów. Także za to Avonu nie lubię, bo za każdym razem, jak znajdę coś, co jest po prostu totalnym sztosem i mogłabym używać to cały czas non-stop, to jak zwykle potem okazuje się, że za chwilę tego nie ma i potem już to nie wraca, więc czuję delikatny poziom irytacji, jeśli myślę o tych wszystkich fajnych produktach, które miałam, a których nie mogę mieć, dlatego że Avon je wycofał. I ostatni produkt, który został, to jest puder z marki Belle. Jest to Peach Powder. Puder, na który było wielkie wow, ponieważ pięknie pachniał, miał takie cudowne, takie satynowe wykończenie. Już teraz nie pachnie, niestety. Ale naprawdę super się sprawdzał. Ja bardzo lubię pudry z Belle. One naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdzają i wiem, że jest też wiele fanek pudrów właśnie z Belle. Także ja po nie sięgam. Tego pudru ponownie nie kupiłam, bo mam teraz inny, również rozsławiony i polecany. Także ja po prostu systematycznie sobie tą ostatnią jakby nowość, która jest, sobie kupuję. I u mnie na długo to starcza. Także u mnie te pudry praktycznie wszystkie się fajnie sprawdzają. Także ja w ogóle tą markę Belle bardzo lubię pod względem tych pudrów i też mają kilka fajnych takich produktów typu podkład na lato, który też zużyłam nie wiem ile opakowań. No, także jeśli chodzi o taką tańszą markę, to jeśli jeszcze nie znacie może tych kosmetyków z marki Belle, to polecam Wam zobaczyć. Też bardzo często szafy Belle są w Biedronkach, więc przy okazji po prostu zakupów spożywczych możecie sobie popatrzeć też te kosmetyki. I to były wszystkie kosmetyki, które miałam Wam do pokazania. Nie mam zielonego pojęcia, ile ten filmik wyszedł, ale mam nadzieję, że poszło mi w miarę szybko. Jeśli Wam się filmik podobał, to zostawcie kciuka do góry. Napiszcie też w komentarzu, czy używałyście któryś z tych kosmetyków i jak się u Was sprawdził. Ja też Was zapraszam na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!